Helluwina, jestem Promiem, witam was w kolejnym odcinku z gry Spider-Man Miles Morales. Dokładnie. Hej młody, masz już prawie wszystko, czego potrzebujesz. Odblokowałeś miejsce, w którym znajdziesz ostatni kawałek. Powodzenia. Miejsce w Harlemie. Ciekawe, co tam znajdę. Opuszczone tunele metra. Dobra kryjówka dla złodzieja. Mama kupiła mu to na pchnień targu. To był taki żart. Nie pamiętam, o co chodziło. Wujek Aaron obserwuje całe miasto. Musiał latami budować tę sieć. Zawsze coś ulepsza. Wiem, po kim mam talent do naprawiania kostiumu. Sekwenser, sampler, wszystko stare. To musi być sprzęt jego i taty. Zawsze grał dużo lepiej ode mnie. Często przychodził do nas na obiad. Chyba do dziś nie umie go. Pierwsze lustro w grze Marvela, które działa. Nie siema, no. To zaraz. Może chwilę poćwiczę? Nie, pewnie bym go zniszczył. No. Mam coś dla ciebie, ochronić cię, wykorzystaj dźwięki miasta. Użyj dźwięków. Ej, zajebiste. Zamek częstotliwościowy? Dobra. Coś nowego. Hej młody. Mam nadzieję, że kostium będzie pasował. Pytałeś, czemu twój tata i ja przestaliśmy rozmawiać. Śledztwo w sprawie Prowlera naprowadziło go na trop moich klientów, takich jak Krieger i Fisk. Nie chciałem, żeby dorobił się takich wrogów. W końcu miał ciebie i Lino. Więc mu powiedziałem. Miałem nadzieję, że się wycofa. Zrobił to. Na dobre. Nie chciał, żebym miał na ciebie swój wpływ. Oby ten kostium pomógł ci zostać kimś lepszym. Trzymaj się, Spider. Dzięki, dzięki, dzięki. Mamy piękny, zarąbisty strój. Te oczy, wow, i ta taka wyblakła, okurzona czerni, piękne. Tylko dwa stroje nam zostały. Dobra. Chyba teraz się za to musimy wziąć, nie? Jeszcze 100% nie mamy wszystkiego. Jeszcze dwie misje. Dziękuję, wujku. Za wszystko. Ja też. Dobra. Dzisiaj głównie fabuła i dzisiaj... Nie no, w tym odcinku jeszcze chyba nie skończymy serii. Chyba. A tak. No. Podzielili się ze mną przemyśleniami na temat ochroniarzy korporacji Robson. Gość. Z jednej strony, co zrozumiałe, zachodzą podobne obawy co wobec... A to wieczorem się nie mieliśmy spotkać? Albo w nocy? O trzeciej? Czy coś? Nie. Tak chciałeś wyznać, że jesteś Spider-Manem? A gdybym cię zabiła? Ja mam się czuć winny, że prawie mnie zabiłaś? Chcę, żebyś mnie przestał okłamywać.
Mogłeś wstąpić do undergroundu, bo myślałam, że to rozumiesz. Rozumiem. Muszą zapłacić za to, co Krieger zrobił Rickowi. Ale nie tak. Tylko w ten sposób mogę go zniszczyć. Musisz mi na to pozwolić. Proszę. Nie mogę. Obiecałem. Tak jak ja. Dlaczego tutaj? Tata nas zabrał. Na ten koncert. 7 chórów z 7 krajów. Pamiętasz? Gana była świetna. Gany nie było. Chodzi ci o Gwineę. Jestem pewien, że to była Gana. Gwinea, Belize, Polska, Kuba. Korea, Tajlandia, Wenezuela. Masz rację. Jak zwykle. Zwykle. Co? Naprawdę się zawiodłem, kolego. Krieger. Pani Mason? Wiedziałem, że będzie problemem. Ale ty? Miałem nadzieję, że całkiem nieźle się dogadamy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy za kulisami. W pilnie, najpilniej strzeżonej placówce. Trzewiach naszej maszyny. Krieger, ale z ciebie menda. Wiesz, kiedy jej brat i ja tworzyliśmy Nuform... Podpisałeś się tylko pod patentem. Rick mówił, że jedyne, co naprawdę umiesz, to sprzedawać cudze pomysły. Przynajmniej ja wciąż mam puls, kotku! Ale wystarczy. Racja? On mi przypomina Ediego z którejś części Spidermana, nie mogę sobie przypomnieć, z której. Pierwszy? Chyba właśnie Spidermana 3 od Tobeya. Z tobą zrobię. To po prostu. Wow! Rewelacja! To mimowolna obrona? Coś pięknego. Później ściągnę z ciebie tę maskę i odkryję trochę twoich tajemnic. Wyglądasz na piękny okaz niezłej bioinżynierii. A wiesz, czym mi to pachnie, młody? Pachnie mi szmalem. Dobra, czas trochę poćwiczyć. Nogi same się nie zrobią. Wyciągnij z niej, gdzie jest mój Nuform, co? No, nie zdołam bez niego otworzyć klasy. A, i wiesz, użyj jego. Skończymy, co zaczęliśmy na moście. Żadnych kamer. To są ci nowe rasy. Chcieli cię zabić. Możesz, kurna. Tak szybko nie wymiękam. Wydostańmy się stąd. No i wracam do siebie.
Roxxon współpracuje z Rhino zamiast oddać go policji. Szaleństwo. Roxxon... mniej. Wszystko dobrze? Jak stąd zwieję? Wyłączam kamery ochrony. Sprawdzisz komputer? Gankę, weź się przydaj. Wyjście jest w tym pomieszczeniu, ale najpierw trzeba wyłączyć blokadę w dyspozytorni. Najpierw to zwiejmy ze skrzydła ochrony. Zejdę niżej i się rozejrzę. A, i gram film, tak? No, jednak nie. To dobrze, bo Andrzej nudno się grał. Zamknięte. Jad zadziałał w celi. Z drzwiami też da radę. Jeśli znajdę... Tam... Otwarte. Dobra, schodzę na dół. Nad tobą. Yeah. Te drzwi zaprowadzą nas na wolność, ale muszę jeszcze zhakować kilka terminali. Zajmę się ochroną. Kamy, wątpliwym skrzydle wysiadł. Pewnie je wyłączył. Podobno chciał przesłuchać więźni. Ten drugi chyba nawet Spidermana zmusiłby do mówienia. Co jest z tym prądem? Panowie! Ja mam ją przeprowadzić, tak? Nie, Rhino to narzędzie. Rhino to narzędzie, co? Uważaj się, kręci tu kręci. Mała rada, uważaj co mówisz przy Kriegerze. Wydaje się wyluzowana, ale to wybuchowy gość. Niespodzianka, co? Nie wiem, bo jaką walerę trzymamy te dwójkę. Powinniśmy się ich poprowadzić. Uważa, że żywi są na pierwotem niż. Wiedziałem, że się uda. Nie ruszaj się! Bracia Malfoy, kurde. To wygląda na jakieś archiwa. Ciekawe, co jest na tych komputerach. No chwila, tam jeszcze coś było na komputerku, ej. No, przestań się łapać tego. Ale tu poprzez nasz to skam. Chyba czytamy wszystko, wszędzie. To chyba nagranie Kriegera. Lubiłem Cory Cameron. Naprawdę, ale miękkie serca nie nadają się do tej roboty. Zasłużył na tablicę pamiątkową. Albo na ławkę ze swoim imieniem i nazwiskiem. Byłby zachwycony. Simon Krieger. Chodzące współczucie. Okej, serio. Dlaczego Tinkerer? To się zaraz dowiemy, bo nie skończyliśmy. Coś... Czemu ta skrzyneczka tu jest i czemu jest zamknięta? Nie wiedziałem. Fajnie. Dobra, fajnie. Nic nie słyszałem. Więcej o Rhino. Mówi, że chce się pozbyć kostium. Ale przecież tylko dzięki temu metalowemu ubranku ktokolwiek się nim przejmie. Wystarczy wzmocnić jego zbroję. O wszystkim zapomnij, jeśli pomożemy mu rozgnieść pajączkę. Ten gość wszystkimi manipuluje. Coś o niezależnych wykonawcach Roxxon. Przyda się ktoś zewnętrzny, kto wytropi dla nas Tinkerer i Spidermana.
Tombstone zniknął, Black Cat stała się uczciwsza. Właśnie chciałem powiedzieć, że to oni. A ten gość fioletowym, jak mu było? No, jak on się nazywał? Fioletowym? Nie, niemożliwe. Prowler? Nie, nie. Ej, Roxxon kradnie twój sprzęt. Obchodzę zabezpieczenia. Mam tu jakieś nagranie. Szefie, policja pyta o Rhino. Co im powiedzieć? Nasz człowiek w trawie tworzy specjalny program pracy dla więźniów. Powiedz im, że Rhino wykonuje pracę społeczną. Nie wierzę, że im się udało. Nawet nie działa. Otwórz drzwi. Zrobi się. Pewnie napotkamy Brawlera zaraz. Zatrzymam ich, aż odzyskam swój nufo. Nie pokonasz właśnie tego Rhino. Twój osiłek miał tylko złapać dziewczynę. Wiem, nie podoba się. Słuchaj, po prostu Spider-Man wywiera świetną presję na panią Mason. Sam wiesz, złapałeś... Brawler. Ich razem. Bardziej ty ich złapałeś, ale nie bez twojego cynku, więc wyraźnie coś tu jest na rzeczy. Powiedziałeś, że zostawisz dzieciaka. Wujek Aaron? A, dzieciak. Naprawdę rozczulające. Takie ojcowskie. Puść Spidermana, a zdobędę ci Nuform. Przeszpieguję Underground. Zrobię, co chcesz. Widzisz? Presja. Zawsze działa. Oj, Spiderman! Też się znam na presji. A trochę widziałem. Ludzi chorujących od Nuformu. Co zrobiłeś z Rickiem Masonem? Gdybym to rozgłosił. Nie, nie zrobisz tego. Tylko pomyśl. Znany złodziej. No i nasze wspólne akcje. Siedziałbyś w celi obok mnie. A wiemy, że jesteś na to zbyt interesowny. Prawda? No więc sprawdzimy, co słychać u pani Mason i Spidermana. Ale to jest jakby to impreza dla wybranych. Więc... pa! Ale skór. Wujku Aaronie. Nie. Jak pan? Znasz tego gościa? To dlatego nas złapał. Nie, to... Wiedziałem, że pracuje z Roxxon, ale żeby mnie... sprzedał? Nie wierzę. Wpakowałeś mnie w pułapkę. Wcale nie. Nie. Można to jakoś wyjaśnić. Wiedziałem, co tu się stanie. Po prostu daruj sobie. Musimy się dostać do dyspozytorni. Musimy przedostać się przez te rolety. Mam tu panel, ale potrzebuję zasilania. Spróbuję coś zrobić. Hej. Proszę, jest prąd. Moment... Rolet nie rusza, ale mogę sterować maszynami. Na przykład dźwigiem. Może się przydać. Rozejrzę się. Tak, budują tu silniki do transportera. Hej, dźwig jest teraz nad silnikiem. Nad silnikiem. Mam pomysł. Przesunąć dźwig do linii prowincyjnej? Tak, wiem, do czego zmierzasz. Odpalą silnik i walną ten i odbyło osłonę. Okej, laser włączy silnik. A, tak. Cholera, było zwarcie. Mogę przekierować prąd. Było zwarcie, ale działa. Potrzebujemy nowego źródła zasilania. Gotowe. Włącz laser. A oto i laser. Świetnie. Silnik wybuchnie, jeśli go przeciążę. A wybuch pozwoli nam się pozbyć tych rolet. Padnij! Chodź! Już niedaleko!
Tędy wyjdziemy. Daj mi parę minut, a to otworzę. Chyba przejrzeli nasz plan. No wiesz, tu jest jedno wyjście. Dobra, zdajemy się strażnikami, a ty otwórz drzwi. Czekaj. Myślałeś o tym, żeby do mnie zadzwonić? Powiedzieć, że jesteś Spider-Manem? Po śmierci moich rodziców, Rick praktycznie stał się moim ojcem. Jednak nie brakowało mi brata, bo miałam ciebie. Finn, ja... Odgłoby się! Długo nie wytrzyma! Leć! Dam sobie radę, leć! My też sobie damy radę. O, jednak nie. Ci goście ze światełkami na kaskach widzą sygnatury termiczne. Zobaczą cię, jak zrobisz się niewidzialny. Fuck. Ciekawe, ile wydają na badania nad sposobami walki z nami. Prawdopodobnie miliony nieopodatkowanych dolarów. Zajmij się strażnikami, a ja przejmę system bezpieczeństwa. Wciąż mam dostęp do maszyn, jeśli trzeba coś przesunąć. Wszystko gra? Tak, sieci trzymają drzwi, ale cała baza już u nas wie, więc uważaj. Sieci Petera by mi się przydały. I chodź. Gasimy światła. Potrzebuję tu jakiegoś wsparcia. Zauważyłem. Nic i anonimowości. Mamy ładne zdjęcie. Słuchaj, wiem, że mi nie ufasz. Masz całko. Namierzycie. Wzywają wsparcie. Nic z anonimowości. Wydupiaj. Co powiedział po angielsku? Spider-Man? Odstrzygałem! Walczę z naszym celem! Yeah.
stanie na końcu linii produkcyjnej. Widzimy się! Miałeś dostać. Mogę strzelać! Świetnie. Gdzie teraz? Gdzie? Tam. Chyba zamknęli drzwi. Poszukam innego wyjścia. Masz dowody? Bo nie wydaje mi się, żeby nasze słowo cokolwiek znaczyło. Coś wymyślimy. To chyba wyjście. Hej! Patrz, co mamy. Dzięki. Znam to miejsce. To Lab Kriegera. Ma laboratorium? Bardziej na pokaz, ale tak. Rick pokazał mi raz zdjęcie. Lab Kriegera. Czekaj. Są tu wszystkie aktualne dane o Nuformie. Raporty o toksyczności, o zagrożeniach. I wszędzie pojawia się Krieger. Ciekawe, czy o oddechu diabła też coś wiadomo. Roxon. Kurde! Rajno, przyjacielu! Jak mój nowy kolor? Nic po twoich elektro-pacnięciach. Pacnięciach? Serio, stary? No! Wykończę cię! Nie wykończysz mnie! Ani nas! No dobra, tak chcesz się bawić, Aleksiej? Przejedźmy się! Psiu! Dam ci dobrą śmierć! Dobrą śmierć? To chyba jest chora wersja komplementu! Trzymaj! Wahu! Świetnie się bawię. Wow! Jak ja na niego siadam? Wow! A będzie szarżował jak Rhino? Aaa, rozumiem. Tego nie przeżyjecie! Chyba chodzi o to, by to zawalić. No wiesz, wystrzeliwuje prosto z ciała. Mocno niecodzienne. Gdzie? A tu! Ostatni, o ile o to chodzi. Trafił. Haha. Nie, jednak nie o to chodzi. Tu będę uciekał. Zabiję Spidermana i Tinkerę. Fajnie, że Rhino powrócił. Skończył wam się termin przydatności. Ciekawy tekst. Wow! Jak to zrobić? Panda, panowa!
papa. Rzucaj. I biegniesz. Nie biegł. Rzucaj. Biegnij. Ma to, że widzi na, mnie ten. No. Jak jestem niewidzialny. A już nie będzie widział. Zabawimy się? Wow! Może jak naładuje silnik? Au! Fuck! No ale robię! No co? Ej nie, to jest zepsute. No ale no klikam! No. No klikam i co? I się nic nie dzieje. Może teraz. Super gra, polecam. Nie no, polecam, super gra. Nie no, od nowa? Nie. Może jak naładuje silnik? No super. No miałem moc, gdzie moja moc? Naładuj mi zdolność. Dziękuję. No dobra, jak chcesz. Jego stroja się rozpada. Nie jego, tylko jego. Widzicie tych ludzi? Yeah.
Najpierw! Yes. Czekaj. Tylko przypilnuj, żeby nic nie zrobił. Zaraz wracam. Będzie martwy. Dane Kriegera pogrążą Roxxon. Bez zniszczeń. Krieger. Krieger powiedział mi, jak zginął twój brat. Przezabawne. Zamknij się. Wkurzy się i go zabije. I powiedział, że to przez ciebie. Krieger zmodyfikował reaktor. Chciał mu dodać mocy, żeby zdążyć na czas. Jak Finn zrealizuje swój plan. O Boże. Harlem. Patrzyłaś, jak ginie. Cierpiąc. Nie! To twój koniec. Au. Przeszkodziłeś w proboszcze! Zniszczyłeś mój plan! Przez ciebie mnie porwano! Finn, reaktor! Zbliż się. A cię zabiję. Ale... jesteśmy rodziną. Moja rodzina nie żyje. Ajajaj. Znajdę coś do obmycia ran. Jakieś antybiotyki. Dobra. Miles? Gdzieś ty? Co się stało? I się dowiedziała. Co to za stroj? Ci coś powiedział. O kurna. Ja pierdzielę. Więc to ty ją ścigałeś po całym mieście. Jako Spider-Man. Mogłeś zginąć. Nie mogę uwierzyć. Dlaczego mi nie powiedziałeś o tym wszystkim? Nasze rozmowy o bezpieczeństwie? Ale to? Żebyś się nie martwiła. Ten drugi Spider-Man wyjechał, a ja ciągle wszystko pogarszam i pogarszam. Jeszcze zawiodłem ciebie. Miles. Nigdy nie sprawisz w żaden sposób, cokolwiek zrobisz, że przestanę cię kochać. Zdjęcie taty z tyłu. Dajesz mi siłę, Miles. To jest właśnie bohaterstwo. Bycie odważnym dla tych, których się kocha. I kimś, kto się nie poddaje. Jak tata. Gloria ogarnie Fist, a Theo będzie z nami chodził po domach. Świetnie. Pora zacząć ewakuację. Będziesz na zewnątrz? Coraz bardziej przypominasz mi ojca. Kolejna osoba, uważaj, która bierze majstu Spider-Man. Chcieliście fabułę, to macie cały odcinek fabularny. O, mają grę Spider-Mana, bo to apka była. Hej,
Daj ludziom z Harlemu znać o ewakuacji, zanim przejdę się po domach z twoją mamą. Okej, super. Chciałem jeszcze... Dzięki, że mi tak bardzo pomagasz. Ej, masz jeszcze czas się czymś zająć? Jasne. Warto sprawdzić, czy Underground bywa w budynkach, w których może być Nufon. Dałbyś radę schakować wieżę na słuchowy oskorp, czy... Już. Tylko namierzanie chwilę potrwa. Jasne, jasne. Dzięki, stary. Rozpatruję kości i wyjdę. I znów latanie po mieście. Nie no, wow. To, co się tu wydarzyło, wow. Mam trochę czasu, zanim Ganki namierzy film. Zajrzę do apki. Może ktoś mnie potrzebuje. Otóż nikt. Mam wrażenie, że oni przypominają o tej apce, bo jeśli czegoś wcześniej nie zrobiliśmy, żebyśmy pamiętali, żeby to zrobić, no nie? Ach. Mój bystrzy słuchacz. Cze. O, 50, dobra. Na wszystko mi nie starczy. Dobra, i tak to losowo trzeba kupić, bo i tak wszystko będę kupywał. Dobra, dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, no i Eluwina.